od nieco ponad 38 do ponad 44 milionów złotych. Tyle według oferentów biorących udział w przetargu na dokończenie Suwalskiej Trasy Wschodniej może kosztować realizacja ostatniego, ale i najdroższego z uwagi na tunel, odcinka drogi pozwalającej ominąć najbardziej oblegane miejskie szlaki komunikacyjne i znacząco skrócić podróż z osiedla Kamena na Suwalską Północ. Propozycje przysłały cztery firmy. Wśród nich Strabag, który złożył najdroższą ofertę. Nieco mniej za wykonanie inwestycji zażądał Budimex. Trzecia co do wysokości propozycja złożona została przez Unibep. Najniższą ofertę na stole położyło suwalskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. Choć według warunków przetargu największe znaczenie ma cena, bo jej wagę określono na 60%, to wybór wcale nie jest przesądzony. Pozostałe 40% to rękojmia i gwarancja. Im dłuższa, tym więcej punktów oferent uzyska. Niestety w zestawieniu nie podano, jakie okresy gwarancyjne zaproponowali poszczególni oferenci, zatem trudno jest jednoznacznie przewidzieć wynik konkursu. Warto zauważyć, że miasto uzyskało ogromne wsparcie finansowe. Do ratusza spłynie dotacja na ten cel z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości nieco ponad 20 milionów złotych. Umowa na finansowanie została już podpisana. Wszystko wskazuje na to, że niebawem postępowanie przetargowe zostanie zakończone, a roboty ruszą tuż po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Prezydent miasta deklaruje, że pierwsze samochody pojadą wschodnią obwodnicą miasta już we wrześniu przyszłego roku. Najnowszy odcinek będzie miał 760 metrów długości i jego składową będzie 44-metrowy tunel pod torami kolejowymi.